Siemka Tułemka, witam was na kolejnym odcinku z Albiona. Dzisiaj będziemy robić kolejny opening, ale troszkę inny niż zawsze. Mianowicie nazbierałem w końcu tak 110 tysięcy łaski, a za tą łaskę można sobie kupić skrzyneczki zdobywcy. 20 sztuk sobie kupimy dzisiaj i otworzymy. Także podobno z takich skrzyneczek istnieje szansa na to, że wypadnie małe mamuciątko. No właśnie. Chciałoby się, nie? 100 coś milionów przygarnąć za otwarcie takiej skrzyneczki. Także wszystko, co zdobędę, to skumulujemy sobie na razie w plecaku i sobie podsumujemy, ile mniej więcej na jedną skrzynkę przypadało średnio. Także... cóż, jedziemy. Fajne jest to, że z każdej tej skrzyneczki wypada nam 200 tysięcy fejmu, także to jest gwarantowane. Zobaczcie, znowu wypadło. Także za każdą taką skrzyneczkę, czyli w sumie razem 20 razy 200, 4 miliony fejmu, no coś fajnego. Można sobie coś podekspić. O, jakiś ósemkowy woreczek. Jak widzicie, tutaj na razie standardowo cały czas wypada troszkę surowców, wypada troszkę sakiewek silverem, troszkę wyssanej energii i cały czas te książki. No jak widzicie, mamy ich 10 po otwarciu 1/4, więc w sumie będziemy mieli ich 40. Tak w sumie nic nadzwyczajnego nie leci, a pieniądze tutaj na dole wcale się jakoś super nie kumulują, bo widzę, że przybywa mniej więcej równomiernie. Mogą też jakieś fajniejsze artefakty wypaść i na przykład z tej ósemkowej zdobywcy ostatnio wypadł mi artefakt za 1 000 000. Także to było akurat w porządku. Ale tak to... fajnie jak te ósemkowe woreczki lecą, bo one zawierają po 200 tysięcy silvera. Mamy już 15 skrzynek otwartych i zobaczcie, jest dopiero 764 tysiące tylko w takich pobocznych rzeczach. Czyli one są bardzo, bardzo mało istotne. Ja się pytam, gdzie są te mamuty? Ktoś tam go tworzył chyba ze 100 tych skrzynek i nie dostał mamuta, więc ja szczerze wątpię, że w ogóle to leci. Dobra, nie wyleciało nam kompletnie nic ciekawego. Jeśli chodzi o loot, poza woreczkami z silverem, to jest to 1 000 000. A jak, tak jak mówiłem, mam 40, czyli 40 razy 100 tysięcy to są 4 miliony fejmu tutaj. Także zaraz sobie to wykorzystam na naturki jakieś. A teraz policzmy, ile nam wypadnie silvera. Dobra, tutaj jest 800 tysięcy, 1 500 000 mamy w sumie. O, 2 900. No to 1 500 000 plus 2 900 to jest 4 400, tak? 4 400 mamy. 1 500 000 znowu. 4 400 5 900 5 900, prawie 6 milionów silvera w samych woreczkach. Prawie 6 milionów plus 1 000 000 z po prostu tych pierdół, no to mamy w sumie 7 milionów. Czyli 7, dzielić na 20, to jest około 350 tysięcy zysku z jednej takiej skrzyneczki. Czyli to jest, no, coś, co bym strzelił, bo zakładałem zawsze, że to jest zysk rzędu 300-400 tysięcy. A tutaj idealnie z 20 skrzynek wypada nam pomiędzy, czyli 350 tysięcy zysku na sztukę. No i jest to wartość jak najbardziej spodziewana, także tutaj nic z zaskoczenia. I tak samo te książeczki też totalnie się spodziewałem dokładnie takiej ilości. Także jeśli ktoś chce się pobawić w opening, to jasne,
ale myślę, że większego sensu nie ma, po prostu na bieżąco tam 2-3 skrzynki się zbierają i możecie już otwierać. Ja oczywiście może zrobię jeszcze taki opening, może większa ilość, zobaczymy jak będzie mi z tą łaską szło, ale generalnie to no spodziewałem się tego, co wypadło, więc w sumie bez żadnych zaskoczeń. Raczej bym się spodziewał z tej ósemkowej skrzynki, że w końcu kiedyś mi coś ciekawego wypadnie. No nic, dobra, ja lecę, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku bądź live, jak w końcu głos wróci.